Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Mam mój kubek, kawa jeszcze gorąca, będę ją sobie popijał później. Jest pochmurna pogoda, pruszy śnieg, Wilfow na przedmieściach Bukaresztu i chcę nagrać ten dzisiejszy odcinek. W tym filmie będę opowiadał o tym, co wymyśliła Unia Europejska. Chciałoby się splunąć, ponieważ te słowa ciężko mi przechodzą przez gardło. Otóż będziemy jedli robaki. Tak, tak sobie to wymyślili, tak sobie to zaplanowali. Będę się odnosił do artykułu, który pojawił się w mani.pl. Także zapraszam Was na dzisiejszy film. Przejdźmy więc do czytania tego artykułu. Unia wydała zgodę na nową żywność. Będziemy jeść robaki. To coraz popularniejsze. Naprawdę? Coraz popularniejsze? No, ciekaw jestem, czy w Rumunii tutaj goszczą na stołach robaki, czy ludzie sobie tak chętnie zajadają, czy w Polsce zamiast schabowego je się jakieś robaki. No nie wiem, zapowiada się już mocno ciekawie. Mącznik młynarek. Uwaga, mącznik młynarek to chrząszcz. Chciałoby się rzec, chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Trzebrzeszynie. Próbowałem uczyć Anę tego wyrażenia i jest rzeczywiście trudne. Który za jakiś czas pojawi się w sklepach spożywczych. Jego larwy? Larwa to tak się mówi czasami na taką kobietę, taką Francę, taka larwa. Będzie można kupić w całości w postaci suszonej albo zjeść ciastka czy lizaka. O proszę, lizaka będą, lizaki normalnie o smaku robaka, naprawdę? Z tym owadem w składzie. O, to może będzie lizak i będzie w środku jakiś tam taki właśnie skurwysynek chrząszcz. Jako taka, taki jak zamiast orzeszka, nie wiem, tak się daje orzeszki w jakąś czekoladkę albo wiśnie, które są w czekoladzie, to będzie po prostu w takim lollipopie będzie jakiś robak. Pewnie tak. Pełne owadziego białka, produkty już pojawią się na rynku. Już teraz się pojawią? Nie mogę po prostu w to uwierzyć. Widzimy tutaj mączniki, które zostały umyte i właśnie suszą się na papierowym ręczniku. Ktoś ostatnio napisał mi komentarz, nie ma jakiegoś ładniejszego pola, na którym byś mógł chodzić i nagrywać. No nie ma, nie ma, to jest jedyny gdzieś tam, powiedzmy, jeśli to można jeszcze nazwać skrawkiem zieleni, jaki jest tutaj w okolicy, w której mieszkam. Jak widzicie, no jest tutaj taki rozgardiasz, są jakieś śmieci, mnóstwo śmieci, ludzie tutaj śmiecą, psie kupy, ponieważ ludzie nie sprzątają i teraz widzę, że jeszcze się pojawiło coś nowego, ktoś tu wyrzucił albo zrobił może śmietnik, no nie wiem. To są takie teraz nowoczesne w Rumunii śmietniki, tego rodzaju, to jest taki, ja bym to opatentował w ogóle i może sprzedawał w całym kraju takie. Bo tutaj widzicie, można sobie wziąć i otworzyć. Nie, można tak, deskę podnieść i wyrzucić na przykład śmiecia. Albo można też zrobić tak, że zrobić sobie przerwę i od nagrywania na przykład i położyć sobie ten kubek z kawą. Też można. Także ma to swoje takie uniwersalne zastosowanie. No ja się tak podśmiechuję z tego, ale ja po prostu ubolewam nad tym, jak to wygląda, jak Rumunia jest zaśmieconym krajem. No wygląda to po prostu strasznie. Będę robił jeszcze tego rodzaju filmy, żeby no, pokazywać też od tej złej strony Rumunii mimo wszystko. Bo lubię po prostu pokazywać rzeczy takie, jakie są. Może da to też coś do zrozumienia Rumunom, którzy tutaj mieszkają i którzy kiedyś się oburzali, jak robiłem tego rodzaju filmy, a są tacy, którzy mówią po polsku, ponieważ mają gdzieś właśnie jakieś rodziny mieszane z Polakami. Ale dobra, przechodząc dalej do tematu. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, EFSA. Taki jest urząd, popatrzcie się, jaki kolejny urząd, który wyrósł jak grzyb po deszczu. Wydał pozytywną opinię na temat larwy chrząszcza mącznika młynarka. Jego nowego produktu spożywczego. Jako nowego produktu spożywczego, przepraszam. Po tej ocenie Komisja Europejska umieściła owada wprowadzonym przez niego katalogu nowej żywności. Nadchodzi czas popularności jadalnych owadów. Ale pruszy śnieg. Słuchajcie, nie wiem, a nas ktoś pytał, czy my chcemy jeść w ogóle takie owady? Czy ktoś nas o to
pytał, czy my mamy na to ochotę, czy w ogóle ludzie są tym zainteresowani. Nikt się nas nie pytał, nie wiem. Pytali się was w Polsce tam? Czy chcecie jeść lizaka jakiegoś z chrząszcza, o którym będę też za chwilę czytał? Już wcześniej też wspominałem o nim, czy jakieś owady tego typu? No dobrze, przejdźmy do lizaka z chrząszcza. Larwy mącznika młynarka były sprzedawane do tej pory razem z innymi owadami, na przykład w Bangkoku. No tak, ja wiem, że tam jedzą w Tajlandii tego rodzaju rzeczy, ale to nie znaczy, że to się ma pojawić zamiast schabowego w Polsce, tak? Nie znaczy, albo zamiast rosołu skóry, albo tutaj zamiast sarmali, jeśli chodzi o Rumunię. Teraz będzie można kupić w sklepach państw członkowskich Unii Europejskiej. Ja sądzę, że powinniśmy natychmiast wyjść z Unii Europejskiej. Natychmiast. Natychmiast Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej. Rumunia zresztą też. Unia nie jest nam do niczego potrzebna. Ja jestem za tym, żeby był Polexit, Romexit i inne tego rodzaju exity. W jakiej postaci? Tutaj dalej piszą. W całości jako suszone owady lub składniki różnych produktów spożywczych. Tutaj będziecie widzieć, jak ja sobie trzymam kubek, bo czytam ten artykuł. Trzymam go pod pachą. Dlatego tak idę, żeby mi było wygodnie. Produktów spożywczych. Rozumiecie to? To mają być produkty spożywcze? Do czego to dochodzi? Ale dobra, przeczytajmy, co jest dalej. Wszystkie owady zostały umyte i teraz właśnie się suszą. Mączniki uprażymy. Damy trochę papryczki, chili i soli. W internecie zaczynają pojawiać się aukcje sprzedaży produktów z mącznikiem młynarskim w składzie. No i jak widać, w internecie można kupić wszystko. Co prawda jest to żywność importowana, ale owady są hodowane w krajach Unii Europejskiej. No, do kupienia jest między innymi lizak. Kupilibyście dziecku takiego lizaka? Takiego lizaka z chrząszcza? Lizak z chrząszcza. Nowość na rynku. Tutaj nie jest napisane, przynajmniej jeszcze nie doszedłem do takiego momentu, w których krajach Unii Europejskiej się produkuje tego rodzaju robactwo dla ludzi. Ja jestem ciekawy, który kraj europejski to robi, żeby nam takie rzeczy zafundować. Takie smakołyki po prostu. Takie smakołyki. No nie wiem. Może się dowiem, może nie. Tutaj dalej jest napisane, nie ma odwrotu. Naprawdę? Nawet zakłady mięsne będą produkować roślinne zamienniki. Zaraz. Zakłady mięsne będą produkować roślinne zamienniki. Nie ma odwrotu. Po prostu nie ma. Nie ma. Wszyscy mamy przestać jeść mięso. Gdzieś tam było powiedziane też, że chcą wycofać wołowinę. Dlaczego? Bo krowy po prostu za dużo pierdzą i produkują zbyt dużo CO2. To jest przyczyna. To jest przyczyna, dla której nie chcą wołowiny. Bo krowy pierdzą. Ktoś mi pisał komentarz, nie mówi się pierdzą, puszczają gazy. Ktoś taki wrażliwy bardzo. Ja nie jestem wrażliwy, jestem bydlakiem, który mówi po prostu jak jest. Nasze owady, wasze owady, tak, dobrze napisane, wasze owady, bo to nie są nasze owady i mam nadzieję, że nigdy nie będą. Przekąskowe, przekąskowe. Czy można za takiego po prostu pierdolnąć chrząszcza i sobie go tak no zjeść, tak sobie przekąsić. Są specjalnie hodowlane do konsumpcji, starannie, jak to jest napisane? Lifolizowane, rodzaj suszenia. O! Specjalnie suszone. Ja mam taką suszarkę do właśnie owoców, do jakichś warzyw, do grzybów. No i co? Może ludzie powinni wyjść na pole i zbierać takie chrząszcze i do takich suszarek sobie wsadzać i je sobie suszyć. Czy to byłoby też ekologiczne, czy nie? Nie wiem. A następnie pieczone. Proszę, czy jak nie suszone, to pieczone. Ja osobiście wolę kurcze pieczone niż takiego robaka. Ale dobrze. Uwięzione owady można jeść za pomocą lizaków. A, czyli w tych lizakach mogłyby być one uwięzione. Uwięzić to można
księżniczkę w pałacu i po nią może przyjść książę, żeby ją uwolnić, żeby ją pocałować, żeby się odmieniła z ropuchy i stała się księżniczką. Tak, mogą być uwięzione, ale nie jakieś robaki, słuchajcie. Jakie robaki mogą być uwięzione w lizaku? Naprawdę? Cena ważącego 20 gramów lizaka. Oho, oni już znają nawet cenę. Oni już znają nawet cenę. Jacy ludzie. Kto to jest? To 17,90. Czyli 18. Niech was nie zmieni ta cena, ponieważ te 90 groszy, no to jest prawie jak złotówka, tak? Więc 18 zł. 18 zł, 20 gram lizaka. Taka jest cena. Oni już nawet znają cenę takiego. Lifolizowane larwy mącznika młynarka można również kupić w sklepach internetowych. A, czyli dobra, czyli to rozumiem, że to już jest w sprzedaży. To już jest w sprzedaży, dlatego wiedzą po prostu o tej cenie. Owady są doskonałą przekąską. No dobra, no już mówiliście o tym. Która pod postacią suszonego, surowego produktu może trafić do salaretki prosto z paczki. A, salaretka, zastanawiałem się, co to jest salaretka. Tak się mówi, one te takie, no takie ze szkła, nie? Na cukierki na przykład chyba salaretka, tak się to nazywało. Nie zaszkodzi im posolenie, dodanie ulubionych ziół, bądź innych przypraw, czytamy w informacji zamieszczonej przez sklep. Czyli to już jest w sklepie. Popatrzcie się, to już jest w sklepie. Czyli one mogą być smakowe. Może być chrząszcz z papryką, chrząszcz z zieloną cebulką. To jak są chipsy jakieś. Chociaż ja nie jem tego typu rzeczy, bo oczywiście wolę chipsy. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka szkodzi też zdrowiu. Ale są takie, tak? Są takie, także tu mogą być po prostu chrząszcze, to takie robaki. I tu jest dalej napisane, ile trzeba zapłacić za takiego chrząszcza. Przykładowo 40 gramów opakowanie kosztuje 39 zł, a 70 gramów 62 zł. Ten sklep internetowy importuje również owadzie produkty z innych krajów. Z innych krajów importuje. No świetnie, chciałoby się rzec. Maczamy. Ach, jeszcze kilka zamoczę. A co będę sobie żałować? Pierwsze świerszcze za płoty. W sensie szarańcze, przepraszam. Nic nie widać, że w środku. Myślałam, że bardziej będą przypominały szarańcze. W sensie bardziej zachowają kształt, ale... Ale nie. Wyglądają po prostu jak małe placuszki. Na ten moment nie trafiam na żaden produkt zrobiony z mącznika młynarka, który byłby wyprodukowany w Polsce. No i chwała Boska, Boże, miej nas w swojej opiece, żeby tego gówna nie produkowali nam po prostu w Polsce. Ale z pewnością wszystko przed nami. No proszę, oni już ubiegają fakty. Już wszystko jest przed nami, wszystko jest po prostu zaplanowane, wszystko będzie takie cacy, tak? Takie będzie cacy. Na razie hodowanie w naszym kraju larwy chrząszcza można kupić w postaci pokarmu między innymi dla gadów, ptaków, pająków, jenotów, hien. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Nie no, tak się mówiło kiedyś tam. Bogactwo składników odżywczych. To będzie ciekawe tutaj. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia rolnictwa. Kolejna organizacja, jak ona pięknie brzmi. Jeszcze raz. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. FAO. FAO. Pojawienie się owadów na rynku to bardzo dobry krok. Świetny. Po prostu świetny krok. Chrząszcze zawierają duże ilości błonnika, tłuszczu i białka. Z kolei koszty produkcji białka zwierzęcego stale rosną. Przejebane po prostu. Dlatego pojawienie się tej alternatywy jest pozytywne nie tylko pod względem zdrowotnym, ale również ekonomicznym. Kto sprawdził względy zdrowotne tego produktu?
ci sami lekarze, którzy gdzieś tam i specjaliści, naukowcy, którzy gdzieś tam promowali, no nie wiem, na przykład eliksiry, to są ci sami naukowcy, oni to gdzieś tam propagują. Wiecie, jak to jest. Wystarczy takim naukowcom, takim ekspertom, tym specjalistom, no, dobrze zapłacić i oni przedstawią każdą ekspertyzę. Przedstawią każdą, powiedzą, że wszystko jest zdrowe, choćby nawet nie było, choćbyście mieli na drugi dzień umrzeć, to oni i tak powiedzą, że to jest zdrowe. I chwila przerwy na kawę. Mam ją w swoim kubku, kawa już troszkę przestygła, także się napiję. Będzie chwilka ciszy. Poklipię troszkę, powkurzam tych, którzy tego nie lubią. Kubek mogę sobie tak tutaj przymknąć takim pstryczkiem, bynajmniej nie elektryczkiem, ale no jest taki i tak ten kubek wygląda. Idę, słuchajcie, o zobaczcie jakie BMW, jaki ciekawy kolor, różowy normalnie, różowe BMW. Nie widziałem, czy jechała w nim kobieta, możliwe, że tak, no bo nie wiem, jakoś nie mogę sobie wyobrazić mężczyzny w różowym BMW, no ale może, wiecie jak to jest, niektórzy lubią być na przykład ciepli, jak się to mówi, to może oni lubią tego rodzaju kolory. Dobra, kontynuuję dalej o tych robaczkach, bynajmniej nie świętojańskich. Chyba będzie troszkę skwierczyć, na pewno. Mają być zrobione na chrupiąco. I dalej czytamy, że specjaliści, właśnie, ja już nie wiem, czy czytałem ten fragment, nieważne, przeczytam to jeszcze raz, ewentualnie przekonują, że jedzenie owadów jest korzystne dla zdrowia, ale również dla naszej planety, tak to było mówione, do stworzenia jedzenia z owadów w porównaniu z produkcji mięsa potrzeba znikomych ilości wody. No tak, bo robaczki nie piją, krowie trzeba dać się napić, świnia też musi też się z czegoś napić, no taki chrząszcz. A co on będzie tam pił? On nie musi. A jak ten, to dwie, jedną kroplę. Dla niego jedna kropla to jest jak wiadro dla świni, tak? Jedzenie z owadów tanie w produkcji. O, tu już przemawia właśnie ten aspekt ekonomiczny. Do wyprodukowania 1 kg wołowiny wykorzystuje się około 14,5 tysiąca litrów wody. Wieprzowiny 6 tysięcy litrów. A mięsa drobiowego ponad 4000 litrów. Tak, wykorzystuje się, jak je szprycujecie po prostu tymi konserwatami. Są takie specjalne maszyny z takimi igłami, one tak napierdalają po prostu w to mięso, bo już podnosi mi się ciśnienie. I wstrzykują po prostu tą chemię taką, która się znajduje w tym mięsie. Tak, no to z tym się zgodzę, że takie ilości wody mogą wchodzić w rachubę, że tyle się jej po prostu zużywa do produkcji mięsa. Jest to naprawdę możliwe. Jest to możliwe, skoro tak je szprycujecie, drodzy przedsiębiorcy. Z kolei produkcja 1 kg żywności z owadów to tylko 1 litr wody. 1 litr wody na kilo chrząszcza. Do tego dochodzi kwestia emisji dwutlenku węgla. No tak, chrząszcze nie pierdzą. Uzyskanie 1 kg wieprzowiny wiąże się z zanieczyszczeniem atmosfery 26 kg dwutlenku węgla. Ciekawe, jak oni to w ogóle mierzą, tego rodzaju rzeczy, że to tyle się zużywa, tyle ten. Nie, pewnie ci specjaliści to pomierzyli. Stanęli sobie koło krowy, popatrzyli, ta piedła tyle razy w ciągu dnia, ta świnia bykła tyle razy, no to gdzieś wyrobili sobie po prostu jakąś średnią, ile to jest, tak? Zmierzyli, jaka była siła takiego pierda, jaka była siła takiego beknięcia. No i wyszło im po prostu takie liczby, wyszły, no mogły, prawda? To są w końcu eksperci, to są w końcu specjaliści. Nie ma się co śmiać, nie ma się co pośmiechujać, jakkolwiek to się wymawia. W przypadku wieprzowiny jest to odpowiednio 8 kg, a drobiu 3,5 kg. Dla porównania produkcja żywności z owadów wiąże się z emisją 1 g dwutlenku węgla do atmosfery. No coś wspaniałego, coś wspaniałego. Jeszcze dajcie nam elektryki.
Według danych Światowych Forum Ekonomicznego podczas produkcji 1 kg wołowiny powstaje tyle samo CO2, ile emituje samochód po przejechaniu 27 km. Popatrzcie się, sam wywołałem te elektryki z lasu. Jak wilka. Dane są alarmujące, ale czy przekonują mięsożerców do rezygnacji z tych produktów na rzecz owadów? Czy was przekonują? No nie wiem. No, mnie jakoś słabo. No, po prostu wolę jeść mięso. Rozumiem, teraz mówię poważnie, rozumiem osoby, które są wegetarianami, czy też weganami, które całkowicie odrzucają mięso, które nie chcą jeść. I uważam, że to jest ich wybór, tak? To jest ich wybór, ale co innego jeść warzywa, co innego jeść owoce, a co innego jeść po prostu jakieś chrząszcze czy owady. Więc przygotowaliśmy już wszystkie owady, które mieliśmy. Za chwilkę przystąpimy do degustacji. A więc chcesz zacząć? No może razem. Dawaj, najpierw te. Dobra. Szarańcza w tempurze. Tak. W sumie nie widać za bardzo. Przypomina troszeczkę takie mini łódka z kurczaka, jak dla mnie. Teraz? Patrzy. Widzę, że nie masz oporu. Dobra. W porządku. Jakiś sos by się przydał. To się okaże w przyszłości. Z pewnością kluczowym wyznacznikiem będzie cena. Na ten moment wiadomo, ile będą kosztowały produkty na bazie larw, mącznika, młynarka, bo w Polsce to wciąż nisza. Ho, 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 ho. Jest nisza. Jak jest nisza, to co trzeba zrobić? Trzeba zapchać niszę, trzeba wykorzystać niszę i po prostu to wprowadzić. No bo co? No bo tak to się odbywa. Druga kwestia to zmiana nastawienia do jedzenia owadów. Popatrzcie się, oni chcą zmienić nastawienie. Drobiem, wieprzowiną czy rybami. O rybach nikt nie wspomniał jeszcze. Zajadamy się od pokoleń. No tak. A owady to cały czas w naszym regionie świata nowość, do której wiele osób podchodzi z dystansem. No popatrzcie się, to jest cały ten artykuł. Z dystansem. Ja też mam dystans do tego. No i co teraz, droga Unia Europejska, te wszystkie organizacje, co tam chcecie to nam wprowadzić, promować, rozpowszechniać. Co wy teraz na to powiecie? No, nie wiem, no ja podchodzę do tego z dystansem. Polacy chyba też, skoro to jest taka nisza, chyba też podchodzą z dystansem. O kurczę, biedny. Zaraz się go zapytam, czy on by zjadł takiego robaka. Poczekajcie. A ty biedna kocino, ty moja, pewnie zmarznięty jesteś, głodny. Ja nie mam, widzisz, jedzenia. Już ostatnio cię tu widziałem. I co? A jakbym ci tak przyniósł następnym razem chrząszcza młynarka? Zjadłbyś? Chrząszcza młynarka? Nie? Nie? No widzę, chyba byś nie zjadł chrząszcza młynarka. No przykro mi jest. No dobrze, następnym razem wezmę jedzenie. Nie wiedziałem, że tutaj będziesz. Ale patrz, popatrzcie się. Na jedzenie, jak mówi jedzenie, to on, mimo że nie zna polskiego, bo on ten kod mówi po rumuńsku, to na słowo jedzenie, to chyba rozumie, że jedzenie to jest jedzenie. A chrząszcz młynarek? Chrząszcz młynarek, kotku, chrząszcza młynarka. Nie, odwrócił głowę, on ma w dupie chrząszcza młynarka. Dobra, Rafałek idzie dalej. Ta-da! Nie ma siły, nie wiem. Właśnie tak myślałem, że to będzie to. Tak myślałem, że to będzie to. Pomocniki, jeżeli chcecie, ogólnie rzecz biorąc, ja mogę najpierw spróbować. Nie, ja się na to nie zdecyduję. Dobra, słuchajcie, wracam się teraz stąd. Będę się kierował w kierunku mojego domu. Kotek, no co, zmarznięty, pewnie mu zimno, biedakowi, nie chce zjeść chrząszcza młynarka i jakichś innych robaków, ale jak mówiłem o jedzeniu, to reagował. Jeszcze chciałem wam tutaj wyświetlić zdjęcie, jaka jest lista robaków zatwierdzonych przez Unię Europejską. Jest taka lista nawet, jest taka lista takich robaków różnych. Będziecie widzieli, one się tu pięknie wam wyświetlą. Ja sobie chwilkę będę chodził, gawędził, robił takiego gawędziarza. A propos po gawędziarzy, to wam polecam kanał mojego kolegi Dawida, Niewygodny temat. Tam większość się dzieje, wszystko na tym kanale.
i porusza też różne właśnie takie niewygodne tematy, o których ja gdzieś tutaj mówię. Wcześniej polecałem go też jako Stary Wyga, także to jest Stary Wyga na kanale Niewygodny Temat. Ostatnio na Starym Wydze również pojawił się jego film, także no, chłopak publikuje na dwóch coś się dzieje kanałach. Serdecznie Was po prostu do niego odsyłam. Wesprzyjcie go subskrypcją, lajkiem i możecie napisać jakiś komentarz, że przyszliście ode mnie na przykład do niego, żeby chłopak wiedział, że mamy wspólnych widzów na przykład. Dobrze, tyle, bo już mam nadzieję, że naoglądaliście się, jeśli chodzi o te wszystkie robaczki, jakie zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Idę dalej. Chciałbym Wam jeszcze puścić taki urywek filmu na prawie cytatu z kanału Hektar Wiedzy, który znajduje się na YouTubie. Oczywiście zostawię link pod tym filmem, żebyście mogli sobie posłuchać całej wypowiedzi. I ten człowiek wypowiada się na temat mąki, na temat właśnie mąki, jaka ma być wprowadzona do obiegu przez Unię Europejską. No, wszędzie, na terenie Unii, więc zapraszam Was teraz, tak jak mówię, na krótki fragment, żebyście mogli sobie posłuchać, co się z tym wiąże. Może będziecie po prostu jeszcze bardziej zszokowani. Moi drodzy, dzisiaj będzie temat z ostatnich stron gazet. Nienawidzę mówić, a nie mówiłem, ale hejterom, którzy mówią, panie Ciarku, opowiada pan bajki, chciałbym powiedzieć, przeproście teraz wszystkich, nie? Nawet nie hejterom, ludzie, którzy po prostu mają klapy na oczach, na uszach, na głowie, którzy nic nie widzą, nikogo nie słuchają i uważają, że wiedzą wszystko najlepiej. Ani ja, ani nikt z nas nie wie wszystkiego najlepiej, możemy co najwyżej tak naprawdę obserwować, co się dzieje. Myślicie, że zszokowałem się, gdy zobaczyłem, że Unia Europejska, że Komisja Europejska dała zgodę na to, żeby na sklepowych półkach pojawiła się mąka z robali? Nie. Bo ja wiedziałem, że to nastąpi. Miałem tylko nadzieję, że to będzie końcówka tego roku, nie początek. Ktoś powie, panie Ciarku, mam w dół te robale, ja tego nie będę kupował, nie będę tego stosował i mnie to nie interesuje. Niech się czubki, którzy lubią takie jedzenie, martwią. To teraz do tych ludzi, którzy tak uważają, powiem, przepraszam, wybaczcie, ale myślicie wyjątkowo głupio. Czy wy uważacie, że jeżeli ludzie, którzy poświęcają miliardy dolarów, żeby tą mąkę wyprodukować, żeby w ogóle dojść do tej technologii, to oni w pewnym momencie nie zrobią nic więcej, żebyśmy tą mąkę, jeżeli nie chcieli, to musieli kupić? A wyobraźcie sobie taką sytuację, że ta mąka wchodzi i jest niesmaczna, ale jest sporo tańsza. A społeczeństwo zawsze jest i biedniejsze, i bogatsze, którą kupimy. Wyobraźcie sobie, że tą mąkę za Was do produktów, które kupujecie dla Waszych dzieci i dla siebie, wprowadzi przemysł jako tańszy zamiennik mąki zbożowej. Bo nie wiemy, co będzie z ceną. Może się na chwilę okazać, że cena zboża znowu wystrzeli, ona wygeneruje podwyżkę cen mąki, bo tak bym ja zrobił. Wywołałbym sztuczną panikę na rynku mąki pochodzenia roślinnego, po to, żeby firmy, przetwórstwo, piekarnie i wiele innych zakładów wzięło sobie tańszy zamiennik. Myślicie, że to jest nierealne? Przypomnę Wam, że większość z Was nie ma pojęcia o tym, że w chlebie, który jest w Polsce, spożywamy ogromne ilości aminokwasów pochodzenia zwierzęcego, a mianowicie zmielonej świńskiej sierści. Będę już pomału kończył ten film. Dopijam moją kawę. Jeszcze jest delikatnie ciepło, także posiliłem się. Jest w ogóle bardzo zimno. Ręce mi odmarzają, ponieważ naprawdę pogoda jest przepaskudna. Jeszcze cały czas pruszy ten śnieg. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale pruszy naprawdę. Także czas wracać. Chciałem to gdzieś podsumować i mam nadzieję, że tak jak czytałem ten artykuł, gdzieś tam go wyśmiewając, robiąc sobie żarty, podśmiechujki momentami, to, że gdzieś udało mi się to przedstawić taki ciekawy, humorystyczny sposób, aczkolwiek temat nie jest naprawdę śmieszny. Temat uważam, że jest tragiczny i trzeba wyciągnąć jakieś wnioski z tego, że to jest kolejna rzecz, o której gdzieś nie mówi się też we wszystkich mediach. Oczywiście był artykuł w Money.pl na ten temat, ale
No, czy gdzieś o tym mówią też tak w telewizjach, możecie dać znać, napisać jakiś komentarz, bo nie sądzę, żeby o tym się zbyt dużo też mówiło. Wydaje mi się, że możemy zostać postawieni przed takim faktem dokonanym, że pewnego dnia faktycznie może być taki dzień, że wprowadzam to w obrót. Będzie taka mąka na przykład z robaków, albo będą ją mieszać z mąką, która jest normalna, tak? I będziecie zmuszeni, żeby to kupować. Będziemy my zmuszeni, żeby to kupować, bo uznają, że na przykład mięsa nie będzie można więcej produkować, tak, że nie będzie można hodować tych zwierząt do uboju. Zakażą też, mogą zrobić po prostu jakieś zakazy. W Polsce już przecież to wszystko jest też tak, że jakbyście chcieli sobie zabić świnie, to nie jest tak jak w Rumunii. W Rumunii każdy to robi, nawet jest oficjalne święto, nazywa się Ignatum, około 21 grudnia, gdzie wszyscy przed świętami zabijają tą świnię i robią mięso, hodują po prostu świnie. Tu jest świnia tak popularna, jest takim zwierzęciem, które jest na każdej wsi, każdy ma praktycznie świnie, jedną, dwie, zawsze te świnie po prostu każdy hoduje, no i zabija, tak? Rumunia pod tym względem jest naprawdę wyjątkowa i tutaj ludzie mają dużą swobodę, jeśli chodzi właśnie o hodowlę tych zwierząt. Ja to powtarzałem w wielu filmach, wiele razy o tym mówiłem, no ale warto to też powtórzyć, zwłaszcza na poczet tego filmu, który robię dzisiaj. Także Rumuni mają jeszcze tą wolność. Mają jeszcze tą wolność w Polsce, jeśli chodzi o hodowlę świni. No nie możecie sobie tak zarżnąć świni jak tutaj w Rumunii. Nie możecie, trzeba mieć różne zgody, różne podpisy, różnych ważnych doktorów, powiatowego doktora w weterynarii, różnych innych ekspertów. I wtedy dopiero można, no oni zdecydują, czy taką świnię możecie sobie zabić, czy nie. No gdybyście to zrobili bez tych wszystkich procedur, no to czeka was więzienie w Polsce. Czeka was więzienie, można iść za to do więzienia. Albo zapłacić jakąś karę dużą, grzywnę i tak dalej. No a w Rumunii jest jak jest. Świnia jest po prostu zwierzęciem, które króluje na wszystkich stołach. Wszystkie potrawy zrobione ze świni. I każdy ma prawo ją sobie hodować. Jak chce, jak chce. To kocham właśnie w tym kraju, jakim jest Rumunia, że no tu jeszcze pewne gdzieś tam oznaki takiej wolności są lepsze niż na przykład w Polsce czy w innych krajach. Między innymi właśnie o tej świni, o której mówię, o produkcji alkoholu, który wielokrotnie też powtarzałem, że na przykład cujka, palinka, którą robią Rumuni, nie musi być okupiona banderolą i kosztować 65 zł za pół litry, to jak się sprzedaje w Zakopanem Śliwowice. No nie, tutaj wystarczy iść na bazar albo na wsi, mają napisane na sprzedaż i można, czy to na wsi, wyjść do kogoś do domu, zapukać, kupić sobie ile kto chce. Bądź też na takim bazarze, nawet w Bukareszcie sprzedają też czasami i policja chodzi po tych bazarach, też nic nie mówi, nic ich to, nikogo nie interesuje. Nikogo to nie interesuje, także pod tym względem jeszcze kraj, jakim jest Rumunia, ma tą swoją wolność. Wygląda to naprawdę trochę inaczej. Co do robaków, co do chrząszcza, młynarka, lizaków z robaków, no to uważam, że to jest po prostu tragedia. Tak samo mąka, która miałaby gdzieś nam służyć jako taki substytut do, przepraszam, odbijam się kawą, do robienia na przykład chleba z takiej mąki. No ja już sobie tego nie wyobrażam. Nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe, żeby tak egzystować, żeby takie coś było wprowadzane w nasze życie. Ale jak widać, różne pomysły przychodzą do głowy. Już nieraz, czy to polskojęzyczni, czy europejskojęzyczni politycy udowadniali i dalej to robią, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, które można by wprowadzić, tak? Wszystko można wprowadzić, mają być wycofane do 2035 roku samochody spalinowe, mają być nierejestrowane już, więc dlaczego by nie wprowadzić mąki z robaków, dlaczego by nie wprowadzić jakiegoś chrząszcza młynarka, czy całej listy robaków, jakie zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i wam wyświetlałem zdjęcie podczas tego filmu. Dlaczego nie? Wszystko można. Jak widać, wszystko można. My powinniśmy
wykazać nasz bunt, wykazać nasz wkurw. Aż gołębie podskoczyły, które tam są, jak tak mi się krzykło. I przeciwstawić się temu, przeciwstawić się, protestować, przede wszystkim kupować mięso. Okej, tak jak wspomniałem, ktoś jest wegetarianinem, kupujcie sobie warzywa, kupujcie sobie owoce. Macie oczywiście do tego jak największe prawo. Każdego to jest wybór, jak się odżywia. Ale kupujcie z dobrych jakichś hodowli te owoce, warzywa, żebyście nie jedli GMO. No i żeby później nie trzeba było chodzić po lekarzach i chorować i na przykład mieć nowotwory czy jakieś inne choróbska związane na przykład z układem pokarmowym na przykład. O, tak bym chciał rzec. Tyle w tym filmie. Kończę ten odcinek. Kawa jeszcze. Ostatni łyk na pożegnanie. No i co? Miłego dnia wam życzę. Wieczoru, kiedykolwiek będziecie oglądali ten film. Trzymajcie się. Pamiętajcie, ducha nie gasić, wkurw pielęgnować. No i zrobić wszystko, żeby jeść to jak jemy, zachować nasze tradycje i pierdolić wszystkie robaki i lizaki i temu podobne różne takie dziwactwa. Żegnam się z wami z tego miejsca. No i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa. Ja sobie przycupłem, w końcu jest tutaj stolik. Piękna taka zabudowa na tym polu, na którym chodzę, tam w oddali gołębie. Tutaj przy stoliku jeszcze pokażę wam, o, uciekły, spłoszyły się tam, poleciały. Przy stoliku tutaj jeszcze, proszę, jakby ktoś chciał, na przykład zamiast robaka, piękna kubka sobie leży. Jezus Maria, ale jestem głupi, że takie rzeczy filmuję na zakończenie, ale dobrze. No, czasami trzeba się pośmiać. Mam ten kubek, w którym kawa już jest na dnie, ale mocno przestygnięta, także dobra. Czas to dopić i spadać. Także to już jest ostatnia scena tego filmu. Do zobaczenia. No i trzymajcie się ciepło. Ja uciekam, bo jest naprawdę zimno. One pewnie na tłuszczu są tylko. To są robaki? Dobre! Jeden raz. Dobra, próbuję tego świerszcza. Dobre! Ja poprzestanę na ten długi. To już co?